Kościele, jak wiecie, dwie niedziele, ta tydzień temu i ta dwa tygodnie temu, niedziele, były bardzo ważnymi niedzielami, dlatego że mówimy o Bożej chwale, mówimy o Bożej obecności, a mówiąc o Jego chwale, Jego obecności, mówimy o Nim samym. I mówiliśmy o tym na ostatnich spotkaniach, dlaczego tak bardzo chcemy kłaść nacisk na Bożą obecność, na Jego manifestującą się obecność. Dlatego, że tylko On w swojej realności, kiedy manifestuje się w naszym życiu, może to wpłynąć realnie na nasze życie. Wiecie, ja jestem za tym. Mogę być dzisiaj z wami szczery, generalnie zawsze jestem, ale jak czasami pytam, czy mogę, to znaczy, że będę dobitnie. Więc czy ktoś tu się zgadza, żebym mógł być z wami dzisiaj szczery? Okej. Nie wszyscy. Cieszę się, że ktoś jest szczery i nie podniósł ręki, ale ci, którzy podnieśli, możecie potraktować, że mamy zgodę. Więc słuchajcie, ja jestem zwolennikiem i wierzę, że doktryna powinna się zgadzać. To nie jest tak, że doktryna ma się nie zgadzać, teologia to sobie tam bokiem, wiesz, pismo bokiem, my mamy się dobrze czuć na spotkaniu. Nie do końca to tak widzę. Wierzę, że powinniśmy podążać za tym, co mówi Słowo Boże i wierzę, że powinniśmy wymagać od siebie nawzajem, aby to, co robimy, nie znalazło się za kilka miesięcy, lat w jakimś odlocie, wiecie, daleko już od prawdy. Ale zauważyłem, że kiedy nacisk jest w naszych sercach, w Twoim życiu, i kiedy mówię w Twoim, nie patrzę na konkretnie jedną osobę, mam na myśli, że kiedy w naszym życiu zaczyna się niezdrowy balans i zaczynamy bardziej skupiać się i fokusować się na samej doktrynie, omijamy sens i cel, do którego ta doktryna ma nas zabrać. Przecież cała Biblia, cała doktryna, cała ta teologia skupiona jest na Nim samym, prawda? To nie mówi nam o niczym innym, jak o Nim i o tym, jak mieć społeczność z Nim. I wiecie, to, co ja dzisiaj widzę, gdziekolwiek bym nie pojechał w swoim życiu, to zgrzyt w momencie zawsze jest na nabożeństwie, na konferencji, na spotkaniu, na małej grupie, na wielkiej grupie. Podział zaczyna się w momencie, kiedy dotyka się aspektu, którego dotykam od dwóch niedziel. Wymiaru obecności Bożej, która się manifestuje. Większość ludzi odkryłem, do których miałem możliwość przemawiać w ostatnich 5 latach, zauważyłem, że czują się bardzo rozmarzeni, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, rozmarzeni i tacy, o jak fajnie by było, kiedy mówię o moich na przykład jakichś tam historiach, świadectwach mojej relacji z Bogiem. Widzę, że to jest takie westchnienie na zasadzie, nie mówię o świadectwach, nie mówię o cudach, mam na myśli, chociaż Boża obecność to jest największy z największych cudów, ale mam na myśli, kiedy mówię o relacji z Bogiem, kiedy mówię o moich doświadczeniach z Bogiem, gdzieś tam po drodze, bo dana historia leży po drodze ku danemu celowi, to zauważyłem, że kiedy o tym mówię, to w części ludziach bierze się na zasadzie serio? Na zasadzie takiej, ale że to tak naprawdę? Ale to ty tak nie wyolbrzymiasz? Inni natomiast charakteryzują się tym, że wierzą w to, ale w ich umyśle i w ich systemie myślenia, które jest bardzo mocno otoczone warowniami, jest jakiś dystans pomiędzy tym, co ja przeżywam, a co oni mogliby przeżywać. I kiedy ja o tym mówię, rodzi się takie westchnienie i tęsknota, aby och, może gdyby dane mi było pewnego dnia, choć na chwilę, móc tego doświadczyć. I wiecie, ja nie rozumiem tego, bo ja mówię o rzeczach, które są dostępne. Gdybym ja mówił o rzeczach, które nie są dostępne albo są dostępne tylko dla nielicznych, to mamy prawo rozmawiać o tym jako o temacie tabu. Wiecie, spektakularny temat. Nie wiadomo za bardzo, wiesz, wielu o tym nie słyszało, jeszcze mniej w tym było. No wiesz, pod dyskusję to poddać. Ale kochani, rozmawiamy o tym, że zasłona została rozdarta. I wielu chrześcijan,
praktycznie wszyscy się z tym zgadzają. Schody zaczynają się w kolejnych etapach z interpretacją, co dała nam ta zasłona rozdarta. Żeby zrozumieć, co dała nam rozdarta zasłona, musimy wiedzieć, co ona symbolizowała. Zasłona w świątyni, bo pamiętacie, ja na chwilę muszę nawracać, bo żebyśmy każdy z nas zdążył wsiąść do posiągu, który dzisiaj jedzie przez nabożeństwo. Wiecie, że w Biblii jest mowa o tym, że kiedy Jezus oddał ducha, to się wydarzyło wiele niezwykłych rzeczy, ale pierwsza, która jest napisana, chociażby w Mateusza, to że a zasłona w świątyni. Pierwsze, co wydarzyło się po tym, gdy Jezus oddał ducha, po tym, kiedy umarł, naszym językiem mówiąc, kiedy był fizyczny koniec Jezusa, w tym momencie pierwsza rzecz, która została wymieniona, to nie, że groby się otworzyły, ale że, uwaga, zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. Jeżeli coś jest w Biblii wymienione jako pierwsze, co ma następstwo po śmierci Jezusa, to znaczy, że najprawdopodobniej po to głównie Jezus przyszedł, żeby załatwić rzeczy. I pierwszą, którą załatwił, to to, że zasłona została rozdarta. Za tą zasłoną w Starym Testamencie jest powiedziane, że był sam Bóg. Była świątynia, podzielę to bardzo szybko, miejsce święte i najświętsze. I wyobraźcie, że wy jesteście w miejscu świętym i wyobraźcie sobie, że tu jest zasłona i tutaj jest miejsce najświętsze. W tym miejscu najświętszym była Arka Przymierza, Skrzynia Przymierza. Ona miała około 2×2 wielkości. To nie była ogromna skrzynia. To było 2×2. I jest powiedziane, że tą skrzynię z lewej i z prawej stały dwa anioły, cheruby, oczywiście nieprawdziwe, tylko zrobione, tak, ręką ulane. I w środku była Boża obecność, były też tablice kamienne, ale tam była Boża obecność. Tam była Boża obecność. Różne ruchy z arką były, różne zmiany się toczyły. Ja tak wam bardzo generalizuję to, co mówię teraz. I chodzi o to, że z Bogiem relacji nie mieli ludzie codziennie. Kiedy Boża obecność była schowana w skrzynce, to żeby spotkać się z Bogiem, trzeba było się dopchać do skrzynki. Mówię wam bardzo przystępnym językiem, żebyśmy mogli zrozumieć i chcę przez to przejść bardzo szybko, bo nie na tym etapie chcę dziś się zatrzymać. Więc raz na rok arcykapłan wchodził do tego miejsca najświętszego za zasłonę, a na szkole o zasłonie będzie dużo, i raz na rok wchodził kapłan, arcykapłan za zasłonę, aby spotkać się z Bogiem. Ale ludzie na zewnątrz, którzy byli tam, oni nie spotkali się z Bogiem, bo oni musieli poczekać, aż wyjdzie arcykapłan i oznajmi, co Bóg powiedział. Dostęp też do Bożego prowadzenia mieli prorocy. Jest też Księga Sędziów, mówiąca o ludziach, jednostkach, którym Bóg dawał przystęp, a głównym celem tego było nie, aby nawiązać relacje dziecko-ojciec, ale aby ich użyć jako, nazwijmy to, tego, który otrzymywał dane z nieba, co robić i przekazywał je dla ludu. Ale to nie miało żadnej wytycznej pod kątem intymnej, fajnej, pełnej miłości ojcowskiej relacji. To nie ta bajka. I w Nowym Testamencie czytamy akcję o rozdartej zasłonie. Ona symbolizuje to, że ta Boża obecność, która była zamknięta za zasłoną, w skrzyni, nie jest już więcej zamknięta, rozdarta jest ściana, rozdarta jest granica, rozdarty jest mur, rozdarta jest zasłona i Boża obecność staje się teraz dostępna dla ludzi, którzy się na nowo naradzają. I teraz kolejny aspekt, z nim się wielu zgadza, niewielu rozumie, ale zgadza, kolejny schodek, gdzie stracimy kilku ludzi, którzy na doktrynę mocniej kładą nacisk niż na zrozumienie istoty rzeczy, jest kolejny etap, który mówi o tym, moi drodzy, to jest bardzo ważne, co ja do was mówię. Jeżeli wy złapiecie dziś, co ja do was mówię, to naprawdę może zmienić wasz system funkcjonowania jako dziecka Bożego. Kolejny etap, który ma miejsce, to to, że Biblia mówi, że my jesteśmy teraz świątynią Ducha Świętego i Boży Duch mieszka w nas. I to też jeszcze się łapie w ramach podstawy i większość się zgadza, choć już tu się zaczynają schody. Ale teraz uwaga. Teraz zaczyna się historia. I wielu ludzi myśli nieświadomie, że Bóg został zamknięty w nas. I kiedy my
nie działamy, to Bóg nie może działać na zewnątrz. To znaczy, że wyeliminowalibyśmy tym i związalibyśmy Bogu ręce i wyeliminowalibyśmy u Niego Jego własny autonomiczny ruch. Rozumiecie? On sam ma prawo działać bez... Rozumiecie? Ludzie mówią, Boży Duch mieszka we mnie i mają rację, bo Biblia mówi, że Boży Duch wespół z Duchem naszym świadczy, że dziećmi Bożymi jesteśmy. On Cię nie opuszcza, On jest z Tobą, nie ma tematu. On świadczy wespół z Duchem Twoim, że dzieckiem Bożym jesteś. Ale jest też wymiar manifestującej się chwały na zewnątrz. I kiedy ja podaję przykłady ze Starego Testamentu, to często, kiedy mówię przykładami ze Starego Testamentu, to automatycznie ludzie skreślają historię o Mojżeszu, o jego świecącym blasku z twarzy, Bożej chwały, która była na nim. Kiedy mówię o Dawidzie, to ludzie to zabierają do boku, dlatego że mówią, że to był Stary Testament. Ale chyba zgodzicie się, że w Starym Testamencie nie mogło być więcej niż w Nowym. Jeżeli coś było w Starym i było cieniem rzeczy przyszłych, to owszem, w Nowym Testamencie jest o wiele więcej, ale nie znaczy, że straciliśmy to, co mieli w Starym. W Nowym Przymierzu my mamy pełnię, a nie zamianę. Rozumiecie? My nie mamy zamiany, my mamy pełnię. Oni mieli cień, my mamy podstawę. Mój cień chodzi po scenie, widzicie go? On tu jest, jak ktoś go nie widzi, to on tu jest. Ten mój cień sobie tutaj ma miejsce, gdzieś tu jeszcze jest, go nie ma. Dobrze, jest tu mój cień. Co jest ważniejsze, ja czy mój cień? Z kim byś chciał pogadać? Z cieniem czy ze mną? Biblia mówi, że to, o czym czytamy, jest cieniem rzeczy przyszłych, czyli tego, co ma nadejść. My żyjemy w czasach ostatecznych. My mamy przywilej dzisiaj dotykać rzeczy, których dotykali w Starym Przymierzu, plus pełnię, która została nam dana w Nowym Przymierzu. Nowe Przymierze nie wyeliminowała, nazwę to, rzeczy, które miały miejsce w Starym Przymierzu. Mówię tu przede wszystkim w kategoriach Bożej chwały, Bożej obecności. Dlatego, że mówiłem, że kiedy, wracam do początku, kiedy ludzie przeważyli doktrynę nad istotą rzeczy, zaczęli mówić, że Boża chwała mieszka we mnie, jej nie ma na zewnątrz, pełnia jest we mnie, ale oni się zachowują, jakby tam ani kropli nie było. Mistrzowie doktryny, wszystko jest we mnie, ty, ale gdyby wszystko w tobie było, to ty musisz mieć o wiele więcej niż miał Mojżesz. A mi się wydaje, że Mojżesz odzwierciedlał więcej niż ty dzisiaj. Rozumiesz? Po co ja o tym mówię? Bo jeżeli jeżeli nie zaczniemy wierzyć, że Boża chwała może się manifestować na spotkaniach, to będziemy zamykać Boga w naszych prywatnych arkach przymierza. W naszych prywatnych skrzynkach przymierza, czyli w naszym umyśle. Będziemy Mu mówić, co On może, czego nie może. A przecież to jest Bóg. I Bóg ma niezwykłe serce ku temu, aby manifestować się i objawiać się swojemu Kościołowi, swoim dzieciom. Wielu wzdycha za Mojżeszem. Ja cieszę się, co miał, ale uważam, że mogę mieć to, co on i o wiele więcej. Ale nie mówię, że nie będę miał co Mojżesz, i będę miał coś tam. Rozumiecie, jest 100% tortu, 8 kawałków, Mojżesz miał 2, to w Nowym Przymierzu dostępne jest tylko 6. Nie, w Nowym Przymierzu mam całe 8, łącznie z 2 Mojżesza. Boża obecność jest dostępna. I jest wymiar, w którym Boża obecność jest w nas, Bóg, Duch Święty jest w nas, ale jest wymiar Bożej chwały, która się manifestuje. I dlaczego wielu w to nie wierzy? Bo wielu tego nie doświadczyło. Widzisz, kiedybyś nigdy nie wiedział, nie widział, nie wiem, zamknęli cię w lesie całe życie, urodziłeś się w lesie, dojrzewałeś w lesie, żyłeś w lesie i żebyś nie wiedział, że są samochody, to nie uwierzysz, dopóki nie zobaczysz. I ktoś ci by mógł całe życie opowiadać, słuchaj, wiesz, że jest samochód?
jest takie coś, co ma cztery koła, do tego można wsiąść, tam są takie coś, co się nazywa drzwi. On mówi, nie, przestań, nie wierzę, człowieku, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Tak samo jest z wymiarem manifestującej się Bożej chwały. Ludzie mi mówią, wszyscy, którzy mi mówią, że tego nie ma, to zdradza mi jedną rzecz, oni nigdy tego nie widzieli. Bo uwierzcie mi, siedziałem w takich miejscach, przepraszam, tam się nie da siedzieć, leżałem. Leżałem w takich momentach. Jest moment manifestacji Bożej chwały. Nie mówię o nagonce. O tak, Panie, Ty tutaj jesteś, a la 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 la. Nie, ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że On naprawdę jest. Ja mówię o wymiarze, w którym On naprawdę jest. Naprawdę jest. Piotr, jego cień uzdrawiał ludzi. Jak do tego? Bo ja wracam do tego co tydzień. Dlaczego? Ale jaki cień? To się nie zgadza z teologią. Przecież Boża chwała jest we mnie. No a jednak Biblia mówi o cieniu. Dlaczego? Bo Bóg zaczyna, jeżeli jesteś odpowiednim katalizatorem, to się zaczyna przechylać w drugą stronę, ale w tą stronę dziś nie pójdę, to Bóg zaczyna manifestować się przez ciebie. I czasami nawet bez słów. Jeżeli jest Boża chwała na tobie, ja będę to rozbijał przez kilka kolejnych niedziel, żebyście mogli to złapać, na tobie i dosłownie jak za Mojżesza bije z ciebie, to gdziekolwiek nie wejdziesz, to tak jak Dawid wszedł do Saula, kiedy Saula dręczyły koszmary. Dawid wszedł, zagrał i Boża obecność się zamanifestowała i przyniosła pokój. Ja o tym wymiarze mówię. I dlatego jest terminologia, której już w ogóle wielu nie jarzy, uwalnianie Bożej obecności. Uwalnianie, ty uwalniasz. Nie dmuchaniem, nie machaniem. To tylko odzwierciedla, co się dzieje. Chodzi o to, że Ty jesteś tak naładowany i przesiąknięty, że to zaczyna z ciebie wydawać woń naokoło. Im dłużej spędzisz czas na kuchni, tym bardziej będzie od ciebie biło. No tak czy nie? Pójdziesz na jakąś uroczystość i każdy będzie wiedział, czy wpadłeś z kuchni, czy z perfumerii. Wiecie, wczoraj z młodym byłem na spacerze swoim i młody krzyknął, że chce siusiu. I akurat była w jednym miejscu toaleta, której można było skorzystać, a ktoś akurat w tym kibelku wpadł na pomysł, że będzie palił marihuanę. No akurat z przeszłości wiem, jak pachnie marihuana, więc wiem, co było w tej toalecie. I wiecie, jak tam wszedłem, to cały tym przesiąknąłem. I mówię, ludzie, jakby ktoś mnie spotkał przez przypadek 5 minut później, a ode mnie bije na 5 metrów marihuaną, to byłaby impreza. Rozumiecie, spędziłem tylko chwilę w tym miejscu i zapach tego miejsca, ja nim przesiąknąłem i wyszedłem i zaprowadziłem ten zapach do innego miejsca. Dobrze, że było zimno, wiecznie padało i to wyparowało, ale takie coś miało miejsce. Kiedy spędzasz czas w Bożej obecności, przesiąkasz Bożą obecnością i później możesz rozpoznać na kimś, hej, na nim jest Boża obecność. Nie tyle, co w nim, bo we wszystkich z nas jest. Czyż nie? Z wszystkich z nas, narodzonych z Bożego Ducha, w nas jest Boży Duch. Ale jak to jest, że na niektórych dosłownie widać tego Ducha Świętego, a na niektórych nawet przez wiarę się nie da zobaczyć? Bo jest wymiar manifestującej się Bożej obecności. I to są dwie inne historie. Ale zanim dojdę do miejsca, w którym będę mówił, że Boży Duch działa przez nas, chcę mówić o tym, że jest ten wymiar. Dlaczego ja tak bardzo będę na to naciskał? Bo jeżeli nie będziemy o tym mówić i tego chcieli, to nie będziemy tego mieli. A moim numer jeden marzeniem jest, żebyśmy to mieli. Wszystkie inne marzenia są po drodze. Moje numer jeden marzenie, żeby to mieć, głupio brzmi, żeby mieć Go, Jego obecność na spotkaniach, manifestującą się obecność, bo wtedy to jest najlepszy, najbardziej, najpiękniejszy znak rozpoznawczy. Jeżeli będą ludzie nas poznawać, ten Kościół, po tym, że tu jest Bóg,
Po czym byśmy chcieli, żeby nas rozpoznawali? Wiesz, fajny mówca, wiesz, fajny zespół. O, jecie, jaką oni mają salę. Co to są za pierdołki w ogóle? Przepraszam za wyrażenie. Fajny mówca? To my przyszliśmy do kościoła fajnego mówcy, czy przyszliśmy do kościoła Jezusa Chrystusa? My przyszliśmy do kościoła Jezusa Chrystusa i oczywiście Jezus Chrystus może stworzyć fajnych ludzi, ale my nie przyszliśmy tutaj dla fajnych mówców. Przyszliśmy tutaj, bo ma być tu Jezus Chrystus. I jeżeli nie będziemy oczekiwać Jego manifestacji, to będziemy się kręcić jak faryzeje i sadyceusze wokoło pięknych teologii, a miniemy się z istotą rzeczy. Faryzeusze i sadyceusze byli tak nabici teologią, że nie rozpoznawali, że stoją naprzeciwko tego, o którego się modlą. My musimy zrozumieć, come on, ja nie będę tylko czytał o Jezusie, ja nie będę się tylko modlił do Jezusa, ja będę spędzał czas z Jezusem. I tu chciałbym was zabrać do pierwszego wersetu, który mam dla was dzisiaj przygotowany. Ewangelia świętego Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. To jest klasyk, ale że jakże owiany tajemnicą. Ewangelia Mateusza 11:28 mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Pozwoliłem sobie wczoraj i dziś w nocy rozebrać ten wersecik, tak go troszeczkę postudiować. Wiecie, on brzmi banalnie prosto. Jesteś zmęczony, pójdź do Pana Jezusa i będzie odciążenie. Żeby to było tak prosto, to nie byłoby obciążonych ludzi w kościele. A powiem inaczej, prosto jest, ale ludzie komplikują sprawę. Więc uwaga, wersecik brzmi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Pierwsza część omówiąca o słowie wszyscy znaczy, że jest to dostępne dla wszystkich. Czyli Jezus mówi sam własnymi słowami, no to nie możesz już tego podburzyć. On mówi sam własnymi słowami, mówi tak: jeżeli jesteś spracowany i obciążony, daję ci przystęp. Wszyscy, którzy jesteście, możecie do mnie przyjść, a ja dam wam ukojenie. Więc zrobiłem sobie takie rozumowanie. Czyli może być, że wiemy o Jezusie i wiemy o tym, że On niesie ukojenie, a jednak w ukojeniu i odpocznieniu się nie znajdujemy. Ot hit. Mieć to dostępne, w to wierzyć, za tym tęsknić i wzdychać i nie mieć. No to już jest szczyt szoku. Bo wiesz, gdzie brakuje czego? A jak zwykle manifestacji wersetu, manifestacji tego w życiu realnym. W teologii każdy wyłoży: słuchaj, to ty obciążony, spracowany, to przyjdź do Jezusa. Poczekaj, bo ledwo żyję, muszę piksę huknąć. Jesteś spragniony? Masz problemy w życiu? Przyjdź do Jezusa, On daje ukojenie. Mistrzowska teologia, mistrzowskie rozeznanie wersetu. Moje pytanie, a gdzie są owoce? Bo Biblia mówi o owocach, ukojenie. Więc mamy tutaj deklarację, że jest dostępne, wiemy u kogo, wiemy, że dla wszystkich i widzimy, co jest dostępne. Wszystko jest wymalowane, ale brakuje czego? Manifestacji tych rzeczy. Dlaczego? Bo Jezusa zamknęliśmy w jakiejś skrzynce i zapomnieliśmy, że z Nim się trzeba tu spotkać. Jezus nie powiedział: poczytaj o mnie, a ja dam wam ukojenie. Jezus nie powiedział: pośpiewaj do mnie, a ja dam ci ukojenie. Jezus nie powiedział: złóż mi ofiarę, a ja dam ci ukojenie. Jezus nie powiedział: pójdź do mojego kościoła, a ja dam ci ukojenie. Jezus powiedział: przyjdź do mnie, a ja dam ci ukojenie. Możemy czytać o Jezusie, modlić się do Jezusa. Możemy malować Jezusa, choć nie polecam. Ale jak się nie spotkasz z Jezusem, to wszystko będzie sucha teoria, która doprowadzi cię do wyczerpania psychicznego, fizycznego, bo ty będziesz ciągle mówił o czymś, czego nie masz i będziesz jeszcze próbował innym opowiadać o czymś, czego nie masz i będziesz wzdychał za czymś, czego nie masz, a będziesz musiał udawać, że masz. Tak jakbyś sobie zaciskał pętlę na szyi co niedzielę. Brakuje tu aspektu spotkania z Jezusem. No ale przecież brat w Chrystusie powiedział mi, że jak ja powtórzyłem modlitwę, to Chrystus mieszka we mnie. To pogratuluj bratu. Może wręczymy mu jakiś dyplom. Gdzie jest manifestacja? Biblia mówi: poznacie po owocach.
Wiesz, ja pomodliłem się, całe niebo zamieszkało we mnie, cały Boży Duch, ten sam, który unosił się nad powierzchnią wód przed stworzeniem jeszcze człowieka, ten sam Boży Duch, który wzbudził Jezusa z martwych, ten sam Boży Duch, który przyszedł w postaci głębicy, siadł na Jezusie, mieszka we mnie. Wiesz, tylko jakoś zmian nie ma. No i ja mam w to wierzyć? To, co mnie i ciebie przemienia, to nie teologia. Teologia to ścieżka do autora. Teologia to drabinka, po której idziemy do autora. Celem nie jest doktrynka. Celem nie jest umieć odpowiedzieć na pytanie, co w Rzymian 12:8. Celem jest, aby użyć tego jako ukierunkowanie na Niego samego i się z Nim zacząć spotykać. I teraz zaczną się schody. Chciałbym tu zaprosić, oczywiście żartuję, bo tu wierzę, że takich nie ma, ale chciałbym zaprosić tych wszystkich, którzy mówią, wszystko mieszka we mnie. Skoro wszystko mieszka w tobie, to jak ty się chcesz spotykać z Jezusem, jak On siedzi w tobie? Wszystko jest załatwione. Słuchaj, ty nie musisz... Ty w ogóle te problemy powinny z tobie parować z ciebie, bo Bóg mieszka w tobie, to powinno uciekać. Brakuje przełożenia tego na życie. Tak jakbyś miał jajka, garnek z gotującą się wodą, mówisz, będzie jajecznica. Nie będzie, dopóki tych jaj nie wsadzisz do garnka. Czy jajecznica, jajko wsadzone. Albo i twarde. Moi drodzy, ja nie jestem fanem niedzielnych nabożeństw. Jestem fanem Bożej obecności. I myślę, że tu jest, nazwę to tak głupio, produkcja fanów Bożej obecności. My musimy zrozumieć, że to jest dla nas dostępne i wierzę, że w tym miejscu nasze modlitwy będą głębsze niż wiecznie pomóż, wyprostuj, pobłogosław. Gdybym ja miał się ciągle modlić, a przecież Biblia mnie do tego zachęca, skąd wiem? Bo w pierwszym liście świętego Pawła do Tesaloniczan jest napisane w 5:17, pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział, 17 werset, bez przystanku się módlcie. W innym tłumaczeniu jest napisane, nieustannie się módlcie. Czyli czekaj. Czyli ja dobrze rozumiem, że On oczekuje ode mnie, żebym ja się modlił cały czas. Ja się kręcę. Czyli ja cały czas mam Mu mówić, proszę pomóż, proszę pobłogosław, proszę wyprostuj. Nie, to się nazywa religioza. To jest choroba gorsza niż COVID-19. To jest gorsze niż wszystko, co do tej pory spotkało świat. To się nazywa wirus religiosus wielki. I o nim możesz poczytać w liście do Herezjan w 6 rozdziale, w 66 wersecie. Religiosa, w to nie wchodź. W to nie wchodź. To jest słabe. Więc mamy się cały czas modlić. O jacie. A oni chcą jeszcze otworzyć tu 24-godzinne centrum. Czyli ja bym miał tu ciągle siedzieć i Panie pomóż, Panie pobłogosław, Panie zmień, Panie wyprostuj. Panie pomóż, Panie wyprostuj, Panie pomóż, Panie pobłogosław. Ty, ja powiem ci szczerze, jeszcze 8 razy bym miał to powtórzyć i bym się zmęczył. A Biblia mnie zachęca, żebym się modlił cały czas. Problem będzie, jeżeli tak wygląda twoja modlitwa. A niestety modlitwa została zredukowana w świecie chrześcijańskim do automatu do wydawania potrzeb. Podchodzisz i klikasz guzik 13 na sen dobry, guzik 7 podbicie wypłaty, guzik 9 uzdrowienie syna, na automacie guzik 8 nowy samochód. Panie Boże, złożyłem zamówienie. Jeszcze sobie to spiszę na liście, żebym nie zapomniał i później idziesz do komory modlitwy i Panie Jezu, zgodnie z tym, że mówisz, że mamy prosić, a jak nie mamy, to nie prosimy, więc a jak prosimy, to źle prosimy, więc ja proszę dobrze, zobacz, tu mam listę, proszę Cię. Pomóż, pobłogosław, wyprostuj. Pomóż, pobłogosław, wyprostuj. Ja Cię kręcę. To nie zawracaj sobie gitary. Idź, nie wiem, zostań pilotem myśliwca. Będziesz miał łatwiejsze życie, fajniejsze. Coś się będzie działo. To jest tragedia. To jest tragedia. A to jak mamy się modlić? Najpierw powiedzmy sobie, jak się nie mamy modlić. Ewangelia świętego Mateusza. 6 rozdział. Aleluja. 5 werset, 6, 7 i 8. Ewangelia Mateusza 6, od 5 do 8. A gdy się modlicie, uwaga, mówi sam Pan Jezus. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy,
gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. No taka, nazwijmy tą zapłatę. W szóstym, ale ty, teraz jest jak się modlić, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. I teraz uwaga, siódmy. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, czyli myślą, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobny, gdyż wie Bóg, ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim go poprosicie. Jeżeli tak by było, to teoretycznie ja nie do końca muszę przyszykować swoją listę modlitewną, bo zanim ją przygotuję, on już wie, co ja potrzebuję, więc mam się dużo modlić, ale nie być wielomównym. Zanim poproszę, co chcę, to on już wie, jeżeli szukam królestwa, to będzie. To jak ja się mam w końcu modlić? Ktoś mi powie? Bo to się już robi, wiesz, Disneyland, zniknąłem w labiryncie. Nie wiem, jak stąd wyjść. Ano bardzo prosto. Bardzo prosto. Trzeba zmienić mental, kim jest Bóg. Bóg nie jest wszechmogącym automatem. Bóg jest wszechmogącym Bogiem Ojcem. I tu się zaczyna klimacik, w który ja bardzo lubię wjeżdżać. Bóg nie jest już tylko Jahwe, Pan. On jest dalej, ale w Nowym Przymierzu mamy objawienie Abba, Ojciec. Ojciec, on już nie jest tylko Panem, ale jest Panem, bo mówiłem, że rzeczy ze Starego Przymierza nie znikają, rzeczy ze starej historii nie znikają. W Nowym Testamencie wchodzimy w ojcowskie klimaty. I najgorsze, co może stać się dla ojca, to kiedy dziecko przychodzi do ojca tylko kiedy coś chce. Więc jak ma wyglądać moja relacja z Bogiem? Jak pozwolisz, to w kilku słowach powiem ci coś, ale zanim powiem, to przeczytam z wami ostatni werset. Chyba. Zobaczymy, co będzie dalej. Ewangelia świętego Jana, 15 rozdział, 15 werset. Ewangelia świętego Jana, 15:15. Już was nie nazywam sługami, znowu Pan Jezus, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Jest upgrade w relacji. Jest upgrade relacji. Dla wszystkich z nas i innych nowonarodzonych ludzi jest dostępny poziom najgłębszej, najlepszej relacji. Ojciec-syn. Ojciec-syn. Ojciec-córka. Jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest dostępne dla wszystkich Bożych dzieci. Ale większość chodzi jako na relacji tylko Bóg i Jego słudzy. Ludzie mają bojaźń, niestety zakrapiany strachem, bo wiecie, że bojaźń, a strach to dwie inne historie. Większość wierzących jest w negatywny sposób pełni bojaźni przed Bogiem, bo nie chodzi o zdrową bojaźń, a chodzi o strach, więc obawiają się Boga i mówią, wielki Pan, i on jest wielki Pan, tylko jego objawienie na temat wielkiego Pana jest złe. Wielki Pan, strach się bać, wielki Pan. Widzieliście, jak ludzie sami idą do kościoła? Ty, on idzie do ojca. Ty, co ty, kurczę, robisz? Co ty, do kogo ty idziesz? Ty, tak to się chyba idzie na skazanie. Nie na kazanie, na skazanie. Na egzekucję. Z większym entuzjazmem niektórzy szli. Oglądałem kilka dokumentów, między innymi tematy niemiecko-żydowskie po czasie, jak były rozliczenia przed sądem. Ci ludzie, którzy byli skazani na powieszenie, mieli więcej poweru i prądu w sobie niż ludzie wierzący, którzy idą do taty. Dlaczego? Bo jest zły obraz Boga. Bóg jest dobrym Bogiem,
Ale nie wszyscy przychodzą do Niego jak do dobrego Boga. Skąd to wiem? Bo gdyby wszyscy wiedzieli, że Bóg jest dobry, to wszyscy mieliby dla Niego czas. A do Boga, jeżeli nie masz czasu, a przychodzisz jednak, to dlatego, że się Go boisz, obawiasz i nie chcesz sobie, jak to się mówi, nagrabić. Nie chcesz sobie nagrać, więc przyjdę, usiądę, tam się pomodlę, człowieku. Dobrze, że dopiero 2 w tygodniu spotkania. Jak wprowadzą te 2-4, to ja nie wiem, co będę robił. Może jakieś CV złożę na drugim końcu kraju, żeby się wytłumaczyć, ale jeszcze 2 w tygodniu, to jeszcze ty, jeszcze te grupy. Poczekaj, ja cię kręcę i grupy, co tam jeszcze mają? Ja cię i nie, chłopie. A gdzie? Jeszcze szkołę wprowadzili. Ty już, mówię, a nie będzie mnie, bo stacjonarnie poszły, to wprowadzili online. Od prześladowania, moi drodzy. Normalnie trzeba zacząć chyba gromić, co? Te problemy! Problemy! Żyjemy w najbardziej prosperującej stolicy w Europie. Żyjemy w kraju, w którym wszystko ci zamkną, ale kościołów nie zamkną. Rykoszetem nasz nurt jest zwycięzcą w czasie ostatniego 2020 roku. Zamkną wszystko, kościołów nie zamkną. Możemy się spotykać. Nikt nam za kartkę Biblii 7 lat nie da, a są kraje, gdzie za kartkę 7 siedzisz. Nie trzeba przemycać Biblii. Nie trzeba przemycać się do kościoła, wiesz. Obrót, spadochron leci, wiesz, patrzysz ty, to wierzący na nabożeństwo. No nie, możesz iść swobodnie, przychodzić do Pana z radością. Rząd cię nie zamknie, nikt ci nic nie powie. W twarz nie dostaniesz na ulicy. A byłem w krajach, w których łeb ci urwą, jak idziesz na nabożeństwo. I co próbuję powiedzieć? Że dostępna jest niezwykła relacja, ale wielu zatrzymało się na sługach, którzy robią, bo się boją i lepiej robić niż nie robić i lepiej teoretycznie coś tam naważyć na plus niż na minus. Może wierzyć się tam zbalansuje plus z minusem. Trochę na plus, wiesz, ty, no normalnie kawał Starego Testamentu u ciebie w życiu. Druga relacja to jest relacja dzieci Boże, ale z takim surowym ojcem. Takim, wiesz, stara szkoła. Kable w domu, wiesz, każdy kabel na nowy dzień. Tam tylko łyżkę źle chwyć, kablem w michę od razu. Niektórzy tak myślą, że tak jest Bóg. Jest trzecia grupa, niszowa. To ci, którzy rozumieją, kim On jest. Dlaczego? Dlatego, że się z Nim spotkali. A dlaczego się spotkali? Bo chcieli. I ci ludzie, ta grupa, ma totalny odjazd. Totalny odlot. Wariaty dla Pana. Dlaczego? Dlatego, że kiedy spotkasz się z Nim, nie masz opcji, że zostaniesz taki sam. Nie ma szans. Ląd ci podpalili, już idziesz jak kometa. Już zaczyna się inna historia. I zaczyna się przyspieszenie. I zaczynają się zmiany. Dlaczego? Bo wchodzisz w nową relację. Nowy poziom relacji. Nie który został przed tobą odblokowany. On został odblokowany, ten poziom, 2000 lat temu. Ale ty poprzez warownię na temat Boga i relacji z Bogiem zbudowałeś sobie doktrynę, po której się tak ciężko dostać w ramiona Ojca, że to nie wróg ci stoi na przeszkodzie, to nie inni wierzący stoją ci na przeszkodzie, to nie twój pastor i lider, to nie ISIS, to nie rząd, to twoja głowa stoi ci na przeszkodzie. Tylko i nic więcej. Tylko. Tylko i wyłącznie to stoi ci na przeszkodzie. Nie ma nic piękniejszego, nic, niż Boża obecność, która się manifestuje. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić piątki, które są odpowiedziami na niedzielę. W piątek o tym mówimy, w niedzielę o tym mówimy, w piątki w to wchodzimy. 2 dni temu, kto z was był? To wiecie, co było. Wiecie, co było. A powiem wam tak, to dopiero początek. Jeżeli my zrozumiemy te rzeczy, zapragniemy ich i damy Bogu przestrzeń, gwarantuję wam, że ludzie z innych kontynentów będą kupywali bilety na Chopina na lotnisko, żeby tu przylecieć i do tego powąchać. Bo prawda jest taka, że kilka takich miejsc jest na świecie, gdzie ludzie doszli do miejsca objawienia, kim jest Bóg, bo zrobili mu przestrzeń i uwierzyli w to, że to, co mówi Biblia, to jednak nie bajki, a prawda. Zrobili mu przestrzeń, otworzyli mu miejsce i ludzie potrafią jeździć z drugiego końca świata, żeby tam wejść na 3 dni i posiedzieć i poprzesiąkać. I jeden pastor z Polski
powiedział, że jedzie w jedno miejsce. Ja mówię, jedź. Mówi, myślisz, że dobrze? Ja mówię, rewelacja. Jak masz dobre ambicje, nie chcesz ciągnąć od ludzi, ale chcesz skosztować tej Bożej woni, która tam jest, ciśnij. Wiecie, bilet za ocean, z własnej kieszeni jakieś tam mieszkanie gdzieś tam obok, pojechał. Ale jak ja go wiedziałem, że on jedzie, to było miesiące przed wyjazdem. Więc miesiące się nie widzieliśmy i akurat dane mi było spotkać się z nim drugi raz na chwilę po jego powrocie. O jać. Inny człowiek. On przyjeżdża i tak, siadamy w restauracji. Mówi, Jakub. I już koniec, łzy w oczach. Jakub, Bóg jest prawdziwy. Człowieku, co ja tam widziałem. Ja mówię, powiedz mi, bo kojarzę klimaty. A on mówi, chłopie, wszedłem i od razu odlot człowieku. Bóg się zaczął tak dotykać. Bajka. Ty, ja nie pamiętam do końca, jak tam z kadrą było ludzi, ilu ludzi było. Tam tylko Boga można było pamiętać. Mówię, a ile tam siedziałaś? W opór, nie liczyłem. Tam się nie liczy. Tam nie jest na odbębnienie. Tam są kolejki, żeby tam móc przyjechać. Za darmo trzeba się zarejestrować czasami na miesiące wstecz. Są takie miejsca, że Bóg tak działa, że trzeba się miesiącami wcześniej umówić, żeby tam wejść. Bo ludzie chcą ładować z góry i z dołu. Czy to nie jest też jednocześnie smutne? Że coś, co jest dostępne, jest tylko w kilku miejscach? Smutne. I dlatego, że latać nie można, zrobimy to w Warszawie. Zrobimy to tutaj. Oczywiście mam nadzieję, że zrozumieliście, że to nie jest powód. Powodem jest to, że Polska tego potrzebuje. Polska, my tego potrzebujemy. Ja tego potrzebuję. Mi się, mówiłem, że będę szczery, żygać mi się chce wszystkim innym. Mnie nic nie kręci na tej ziemi. Wszystko to bajzel. Bardak. Żygać mi się chce i to jest to słowo. Jakbym powiedział wymiotować, to jest za miękko. Żygać mi się chce wszystkim innym. Dla mnie jedyny sens Boża obecność. Naprawdę, piątek, to naprawdę u mnie już jest piątek, piąteczek, piątunio. Kiedy przychodzę, piątek, piąteczek, piątunio, 19:00, będzie odlot. Jest tak piękne, kiedy masz odjazd z Bogiem. I latasz sobie z Bogiem. A później pamiętaj, i teraz level pro, żebyśmy sobie gniazdek nie rozbili. Jeżeli Bóg coś ci daje doświadczyć, to z dwóch powodów. Abyś to przyjął, zastosował i puścił dalej. Abyś to puścił dalej. I abyś zaczął być gejzerem Bożej obecności. Gdziekolwiek pójdziesz, idziesz do pracy, ludzie odczuwają Bożą obecność. Idziesz w tramwaju, wsiadasz, ludzie czują, że coś się dzieje. Nie wiedzą co, ale coś się dzieje. Zadyma jest w powietrzu. Ktoś wszedł. Dlaczego? Dlatego, że wchodzisz napełniony, przesiąknięty wonią. Wonią. Ja, jeden z największych technicznych problemów, jaki mam i chyba nie będę miał dane rozwiązania usłyszeć od Boga, to jak modlitewne kończyć. Weź, wyjdź i powiedz, dobra, skończyliśmy do domu. Jak tu Bóg jest. I dlatego widzę, co modlitwę, która by była organizowana, czy to w gronie 6 osób, czy 60, czy 600, czy 2000 w październiku na dole. Bóg nie chce kończyć. I dlatego co modlitwę mówię coraz bardziej 24/7. 24/7. Bóg chce. Już to już mam pewniaka. Bóg chce. Jest Jego czas. On mówi, kiedy się Kościół pozbiera? Kiedy będzie gotowy mi to zrobić? Kiedy Bóg mówi, Bóg pyta, kiedy Kościele zrobisz mi miejsce i przestrzeń, żebym mógł 24 na dobę objawiać się ludziom? W danym miejscu. On może oczywiście objawiać się ludziom w domu, ale dobrze wiemy, że ludzie mają z tym problem, bo nie wiedzą, jak w rzeczy wejść. Słyszałem wiele świadectw z was, którzy mówicie, że w domu wam trudniej niż z grupą tu na miejscu. I ja to rozumiem. I Dawid też to rozumiał. Dlatego stworzył 24/7 worship. I lud Pana miał piękny klimat. Czego dziś chcesz?
co jest na Twojej liście priorytetów, co jest Twoim marzeniem, jakie masz plany, dlaczego chcesz umrzeć, dla jakiej sprawy chcesz umrzeć, dlaczego chcesz się poświęcić, dla jakiej rzeczy chcesz się poświęcić. Za co chcesz oddać swoje całe życie? Za co chcesz oddać swój czas? Za co chcesz oddać swoje talenty? Za co chcesz na dzień przed śmiercią powiedzieć: za te i za te rzeczy umierałem? Ja chcę być człowiekiem jednej rzeczy. Psalm 27:4. O jedno prosiłem, o jedno zabiegam, abym mógł oglądać piękno Pana. O jedno prosiłem, o jedno zabiegam, by móc oglądać piękno Pana. Wiesz, po czym poznasz, czy zaczynasz doświadczać Jego piękna? Zaczynasz mniej mówić podczas modlitw. Nie trzeba już słów. Dlatego bardzo cieszę się, że dotknęliśmy tego przez ostatnie 15-20 minut w piątek, gdzie nie było już słów pieśni, gdzie nie było rzutnika z pieśnią, gdzie nie było wokalistów, którzy śpiewali. Doszliśmy do miejsca, w którym można było po prostu zacząć pływać. Ja się w piątek odwróciłem, jak czułem, że ten moment nadszedł, odwróciłem się do Michała i pokazałem mu tak. Nie wiem, czy ktoś z was to zarejestrował. To nie było w planie. Powiedziałem: pływaj. Zaczynamy pływać. Pływać w kościele, Jakub, już takie herezje mówisz. No rzeczywiście, Ezechiela mówi herezję. I był rwący potok, ale najpierw to było po kostki, później po kolana, później po pas, a później trzeba było już w nim pływać. Kto chce z was pływać w Bożej obecności? Nie musimy czekać do jutra. Możemy zrobić to teraz. To od was zależy. Ja mówię wam, że mam tego w duchu objawienie. Mówię pokornie. I wiem, kiedy przestajecie chcieć. To nie jest wasza mimika, to nie jest wasza gestykulacja. Ja mogę mieć zamknięte oczy i czuję, kiedy ludzie na sali chcą, a kiedy nie chcą. Teraz wszyscy chcecie. Jeżeli utrzymacie to, prawie wszyscy, jeżeli utrzymacie to i podniesiecie to o poziom wyżej, to możemy tu spędzić jeszcze trochę fajnego czasu. Ale jeżeli zacznie wam opadać oczekiwania i zaczniecie się nudzić i czekać, kiedy koniec, bo to przecież niedzielne nabożeństwo, to się wtedy to przestanie dziać. I nie dlatego, że zespół przestanie inaczej grać lub dlatego, że ktoś coś popsuje. My przestaliśmy oczekiwać, Bóg przestał się poruszać. Ja jestem za tym, żebyśmy dali Mu przestrzeń, żeby On się mógł teraz poruszać. Kto jest ze mną? Kto jest ze mną, abyśmy dali tu Bogu przestrzeń, żeby On się poruszał? Dlatego, Kościele, wstajmy na nasze nogi. Miejmy czas, kiedy teraz uhonorujemy Jego obecność. On słyszy, że o Nim mówimy od godziny. On słyszy, że wcześniej 40 minut o Nim śpiewaliśmy. Teraz jest czas zwrócić się do Niego osobiście, okej? On ciągle tu jest, On słyszy, co mówimy. On tu jest. Nie jest gdzieś tam daleko, On tu jest teraz. Więc zamknij swoje oczy i powiedz: tatuś, witam Cię. Fajnie jest o Tobie słuchać. Ale teraz chcę zacząć Cię oglądać. Duchu Święty, wierzę, że przygotowaliśmy Ci grunt. Czyściliśmy Ci drogę teraz. Zrobiliśmy Ci miejsce w sercach, abyś teraz mógł zacząć się poruszać. Zaczął się poruszać w swojej chwale i mocy, Panie. W swojej chwale i mocy.